otwarciu wystawy, można powiedzieć, że fotograficznej, pani Marii Kuszary. Wystawa zatytułowana Nieobiektywnie. Powitajmy autorkę gorącymi brawami. Proszę Państwa, jest nam bardzo miło, że pani Maria zgodziła się u nas wystawić swoje prace, tym bardziej, że przyjechała do nas aż z Krakowa. Także bardzo się cieszymy, jest to pierwsza właśnie jej wystawa w Sieradzu, tutaj na Centrum Informacji Kulturalnej. Maria Kuszara urodziła się we Wleniu w województwie dolnośląskim. Od wielu lat mieszka w Krakowie. Jej przygoda z fotografią artystyczną zaczęła się kilka lat temu. Jak skończyłam 50 lat, to 10 lat temu było, postanowiłam się pobawić czymś dla siebie w końcu. Nie spełniać oczekiwania innych, tylko a że fotografia akurat wyszła cyfrowa i było to dużo tańsze niż fotografia tradycyjna, no to sobie kupiłam aparat i zaczęłam się bawić. Artystka jest samoukiem, więc niezwykłe efekty to wynik poszukiwań i prób. Siłą fotografii Marii Kuszary jest wyobraźnia. Potrzebne jest jednak coś więcej, wrażliwość i wyczucie chwili. No trzeba, bo ja w ogóle jestem takim łapaczem emocji. To dla mnie emocja jest najważniejsza w tym, co robię i z tym, że ja robię bardzo dużo zdjęć. Dużo robię, jak sesję jakąś ustawiam, to robię 3000 zdjęć na przykład na jednej sesji i z tego na przykład 3 wykorzystuję, bo to są te momenty, o które mi chodziło. Fotografie Marii Kuszary prezentowane były na wystawach zbiorowych m.in. w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Opolu, Brzegu, Siedlcach i Krakowie, a także indywidualnych w Chorzowie, Kaliszu i Drezdenku. Nieoczywiste, surrealistyczne światy z fotografii Marii Kuszary doskonale komponują się z poezją. Dlatego poeci często proszą artystkę o zilustrowanie tomików. Zrobiłam już 7 tomików takich autorskich, w sensie, że zaprojektowałam i zilustrowałam i poskładałam je. No i jeszcze nie wiem ile tych okładek, też kilkanaście chyba. Jak wygląda praca nad taką książką? Czy to jest najpierw książka, dostaje pani tomik, wiersze, czy... Dostaję wiersze, tak, zdecydowanie dostaję wiersze i czytam, nasiąkam nimi, czasem krócej, czasem dłużej, zależy jak tam jedno, rekord szybkości to jest 2 tygodnie, a rekord długości to jest przeszło rok. Wszystko zależy od tego, czy te wiersze gadają do mnie, czy nie. Jest tak, że się klapka otwiera i bzyk, jedna noc i jest tomik zrobiony, a jest właśnie czasem po bólu. A był taki tomik, który robiłam 3 razy, bo najpierw się nie spodobał wydawcy. Później zrobiłam z żywym modelem takie obrazki, które sobie tam wymyśliłam, żeby było inaczej niż pierwszym razem. No i niby miałam zgodę modela, ale jeszcze tak na wszelki wypadek mu wysłałam to, co zrobiłam. No i on się oburzył, że jego tam jest za dużo, że on nie chce, tak nie pozwala. No więc przerabiałam 3 raz i w związku z tym nauczyłam się jeszcze do tego grafiki 3D, bo sobie tam zanimowałam takiego pajacyka i w miejsce tego modela wstawiłam pajacyka, bo w sumie pomysł mi się podobał i tak powstała książka. Wystawa Nieobiektywnie w Sieradzkim Centrum Informacji Kulturalnej to 25 fotografii. Oprócz światów wykreowanych są również portrety. W takiej rozmowie, może nieoficjalnej, właśnie z artystką przed otwarciem wystawy, pani Maria powiedziała, że one są takie bardzo nieobiektywne, gdyż ciężko jej w obiektywny sposób i taki rzeczywisty spojrzeć na tę osobę, że to jest bardzo trudne, żeby uchwycić właśnie taką osobę i jej duszę. Mi się to od razu skojarzyło z takimi wierzeniami Indian Ameryki Północnej, którzy właśnie twierdzą, że w ogóle fotografowanie człowieka to jest poniekąd zabieranie mu duszy. Ja myślę, że pani Maria tutaj zrobiła fantastyczny zabieg, że właśnie przesiewając przez ten swój filtr takich osobistych spojrzeń na te osoby, właśnie je uwieczniła. Tak, ja w ogóle nie umiem zrobić jeszcze prawdziwego portretu, bo portret to ma zabrać duszę temu, komu się robi i pokazać ją. Ja nie, ja robię, nie wiem jak to nazwać, ale takie wizeruneczki znajomych przede wszystkim, bo tak obcym ludziom nie umiem zrobić portretu takiego, znaczy wizerunku twarzy, czy tam postaci takiego bliższego. Nękam znajomych albo zatrudniam modeli. A jednak w portretach Marii Kuszary jest coś, co zmusza widza do zastanowienia. Można się o tym przekonać do końca grudnia w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu.